Witam serdecznie wszystkich klubowiczów, a także subskrybentów i oglądających ogólnie filmy na moim kanale. Wiele pewnie osób zastanawia się, jaki wybrać panel, jaki wybrać regulator. Opowiem o tym odcinku, bo akurat po wielu, wielu lekturach na różnych stronach internetowych, głównie specjalistycznych, profesjonalnych firm zajmujących się modułami fotowoltaicznymi. Przedstawię Wam tutaj, jak to zrobiłem u siebie, co wybrałem, jak zamontowałem, dlaczego tak zrobiłem. Zapraszam. Najpierw, który panel, to sobie poczytajcie tutaj, co piszą na ten temat fachowcy. Tak więc po przeczytaniu tych wszystkich informacji, po oglądnięciu różnych testów, ja zdecydowałem się wybrać panel elastyczny. I uważam osobiście również, że tylko takie powinny być montowane na pojazdach poruszających się po drogach, czyli kamperach i przyczepkach. A sztywne panele można, oczywiście wiele ludzi montuje ze względów pewnie na koszt, niższy koszt zakupu takiego panelu, ale należy go przykręcić, a nie tylko przykleić, bo klej po pewnym czasie może pęknąć i może to się oderwać i zrobić komuś krzywdę jadącemu za nami. Panel elastyczny jest kilkukrotnie lżejszy i nikomu krzywdy nie zrobi, nawet jeżeli się oderwie. Ale przyklejony na dobry klej elastyczny, na przykład Sika 521, dodatkowo UV, czyli odporny na warunki atmosferyczne, na pewno się nie odklei. Ja wybrałem elastyczny. Teraz czy wybrać monokrystaliczny, czy polikrystaliczny. Tutaj jakby większych różnic nie ma. Jedna taka znacząca to tylko taka, że w monokrystalicznym na mniejszej powierzchni można osiągnąć taki sam prąd jak w polikrystalicznym na większej powierzchni. Więc ja zdecydowałem się na monokrystaliczny, ale też z powodu takiego, że monokrystaliczne są wytwarzane w nowszej technologii, a co za tym idzie, być może są też trwalsze. No i teraz pokażę Wam dalej, jaki konkretnie wybrałem panel. W opisie filmu, w linku będzie link do sklepu, w którym kupiłem ten panel, w którym kupiłem regulator. Kupiłem ogólnie cały zestaw z przewodami i z przelotką dachową, przez którą puszczę przewody do środka przyczepy. A dalej, jak to wszystko zrobiłem. Ale zanim pokażę, jak to wszystko tam robiłem, mocowałem, to jeszcze kwestia, jaki regulator. Czy taki jak na przykład ten po lewej PWM, czy taki jak ten po prawej, przykładowy MPPT. Ja zdecydowałem się oczywiście na MPPT, bo urządzenia tego typu działają podobnie jak system PWM. Z tą tylko różnicą, że stale sprawdzają napięcie na panelu słonecznym oraz jego prąd i wybierają najlepszy punkt mocy. Dzięki takiemu rozwiązaniu regulatory MPPT pracują nawet do 30% sprawniej w złych warunkach oświetleniowych, takich jak wczesny poranek lub późne popołudnie, a także na miejscu zacienionym.
Główną wadą regulatorów z układem śledzenia mocy jest ich cena. Nierzadko sięgają powyżej 400 zł te MPPT, ale taka inwestycja opłaca się, gdyż może okazać się, że w tych samych warunkach oświetleniowych układ MPPT wciąż ładuje, a regulator PWM dawno już przestał dostarczać energię z panelu słonecznego. No i należy oczywiście uważać też na różnego typu chińskie regulatory, zwłaszcza te PWM, bo często w nich stosują nieuczciwe praktyki i zamiast zaawansowanego układu śledzenia mocy otrzymujemy zwykły układ oparty na diodach. No to tyle. Myślę, że tutaj to, co wyczytałem, to powiedziałem i zdecydowanie polecam MPPT. To jest ten panel, który ja wybrałem. Tutaj jest ważny jeden parametr. 7,37. Maksymalny prąd, jaki amperaż, jaki ten panel może dać. A dlaczego to jest ważne? Bo kupując panel, musicie dobrać właściwy regulator ładowania. Czyli przykładowo, gdybyście mieli panel nie 150 W, a 300 W, on by miał na pewno powyżej około 15 A maksymalnego prądu, który może dać, a wtedy regulator taki jak ja kupiłem, 10-amperowy, byłby nieodpowiedni dla panelu 300 W. Musiałbym kupić regulator przynajmniej 20-amperowy. Ja mam 10, do tego panelu będzie odpowiedni. Link, tak jak mówiłem, jest w opisie filmu do tego, gdzie kupiłem ten panel. Tak ten panel wygląda. Tutaj mam już pod nim podkładkę. Będę za chwilę go zerwę, tą folię zabezpieczającą. Będę za chwilę go przyklejał do dachu. Tak wygląda dokładnie. Tu też jeszcze jest folia z tej strony. O. A to jest podkładka już poliwęglan komorowy. On ma tutaj mnóstwo takich, jak widać, przegród i nimi będzie odprowadzane ciepło spod panela. Zanim przykleicie panel, bo ten oczywiście nie jest jeszcze przyklejony, tak sobie położyłem, musicie zastanowić się, którędy puścić kable. Ja nie chcę, żeby tutaj jakieś kable mi na dachu gdzieś tam sobie latały podczas jazdy, więc te wtyczki w ogóle nie będę też zostawiał na zewnątrz, na dachu, żeby były narażone na opady deszczu i tak dalej, bo nie ufam, pomimo tego, że mają tutaj jakieś o-ringi, na pewno z czasem one stwardnieją i zacznie puszczać wodę i połączenie przestanie być hermetyczne i zardzewieje i może nie łączyć i będzie nie ładować. Więc ja sobie ucinam, spuszczam od razu w dach. I dlaczego tutaj? Żeby nie było widać go nigdzie na suficie, wyjdzie mi tutaj dachem od solara i od razu będzie szedł dachem w środku do szafki, w której zrobiłem taki tylko otworek. Później jeszcze sobie go ładnie czymś zakryję. Jak to zrobiłem? Najpierw sprawdziłem kijeczkiem, czy da radę w ogóle dojść do tamtego momentu, do ściany stąd. Więc próbnie go włożyłem i pokazał mi się, znaczy pokazał mi się, najpierw nie miałem tego otworu, bo nie chciałem na darmo go robić. Najpierw przepchałem i zaznaczyłem sobie palcem, dokąd mi doszedł. Jak go wyjęłem, wyszło, że doszedł do samego prawie końca, do ściany, więc później przymocowałem na koniec tego tej listeweczki. Może to być oczywiście drut, nie musi być listeweczka. W ten sposób taśmą te przewody przywiązałem na samym końcu i jak tutaj już mi wyszło, to tylko odcięłem takim nożykiem do tapet. Użyłem go tam, delikatnie naciąłem i mogłem sobie odłączyć w ten sposób przewody od listeweczki i listeweczkę wyciągnąłem z powrotem z tego otworu.
Jakby ktoś się zastanawiał, jak to zrobić, żeby... Bo ja nie lubię, jak jakieś są tutaj kable na suficie, dlatego będą... Nie będzie ich w ogóle widać. Później lampka, jak tutaj przyjdzie, lampkę też musicie wziąć pod uwagę, czy nie będzie przyciskała gdzieś tych przywodów, czy coś. Ona moja akurat jest, jak widać, cieniutka, więc tutaj miejsca jest sporo i nie będzie nic widać. Będzie lampeczka, przewody będą szły w dachu, a nie tutaj na zewnątrz po dachu. Teraz poprowadzenie przewodów przez zewnątrz do wewnątrz. Do tego w zestawie kupiłem taką przelotkę, którą się przykleja do dachu. Tędy wprowadza się przewód i zakręcając zaciska się na nim gumkę, żeby było szczelne, żeby woda nie dostawała się do środka, do sufitu. Dodatkowo, ponieważ przewody, gdyby pracowały, mogłyby się obcierać o krawędź po nawierceniu dachu. W laminacie to nie jest aż tak groźne, ale w aluminiowym koniecznie trzeba zastosować jeszcze takie gumki. One będą pod tą przelotką, czyli przewód wejdzie tędy, a później w gumkę i dopiero do wewnątrz. Tak jak tutaj jest przewód, on będzie tutaj, wyjdzie od solara i będzie połączony z tym. No i taka gumka też dodatkowo zabezpiecza, jakby tutaj się coś stało z tą, sparciałaby na przykład po iluś tam latach od słońca i mrozów i zaczęła puszczać, to zawsze ta jeszcze powstrzyma tą wodę, tak? I teraz wywiercę może tą jeszcze jedną tutaj, jeden otwór. I tutaj powstają ostre krawędzie, nawet gdy nawiecilibyście samym tylko wiertłem. Ja się właśnie skaleczyłem przez takie coś, akurat poliwęglem, przyklejając do tego. Wystarczyło, że tylko przesunąłem palcem i już się krew zaczęła lać. No i dobra, jest otwór. I teraz tak, ważna rzecz, idę sobie włożę tą gumkę, a jeszcze przy okazji wam powiem, czego nie róbcie. Nie chodźcie po, broń Boże, po dachu. Po dachach przyczepek i kamperów. No oczywiście jak jest kamper z blaszaka, to tak, bo on ma solidny ten dach, wzmocniony różnymi tam jeszcze konstrukcją metalową. A tutaj jest tylko takiej grubości, zobaczcie, dach. To jest jakieś 2-3 może milimetry maksymalnie. Położę jeszcze dla porównania z tym. Wiem, że mam brudny dach, później go umyję, bo będę i tak chciał go całego pomalować farbą poliuretanową. Na razie wyczyściłem sobie, żeby tylko przykleić panel. No i mam tam drugi otwór zrobiony. I słuchajcie, nie chodźcie po dachu, tylko ewentualnie możecie kolanami na skraju, na ścianie, bo tu jest ściana, czyli jest mocny. A jak potrzebujecie, nie możecie sięgnąć, to klocki. Tutaj klocek jeden na ścianie, tam na drugim końcu drugi klocek i drabina wzdłuż, albo dwie belki wzdłuż i po tych belkach się przemieszczać, nie po dachu, bo dach jest cienki, cienkie ma też belki konstrukcji drewnianej, tam jest 2 cm tylko. Może się złamać któraś belka, może zapaść dach, później będzie wisiał wam sufit. Ja wkładam teraz tą gumkę i zaraz przyklejam przelotkę i przyklejam panel. Ważne jest też, żeby przed przyklejeniem temperatura otoczenia, czyli powierzchni klejącej, miała co najmniej 15 stopni na plusie. Wtedy ten klej lepiej wiąże i żeby tak było przez co najmniej dobę. No i tutaj sobie już połączyłem w środku przyczepy oba przewody. Jeżeli też będziecie chcieli sobie odciąć, nie łączyć na dachu, a w środku, to pamiętajcie, żeby nie pomylić, bo oba przewody od solara są czarne.
w moim akurat solarze były karteczki, więc jest minus plus i wiedziałem jak podłączyć, żebyście się nie pomylili, na odwrót nie podłączyli, bo to jest ważne. Po oderwaniu folii zabezpieczającej od strony, od której będzie klejony, zmatowiłem sobie panel papierem ściernym drobnym i tak samo poliwęglan od strony, której będzie, znaczy on będzie w zasadzie z jednej strony przyklejony będzie do niego panel, z drugiej strony będzie przyklejony do przyczepy, więc z obu stron zmatowię również poliwęglan komorowy, bo jak wiadomo nawet najlepsze kleje na bardzo gładkiej powierzchni nie trzymają tak dobrze jak na powierzchni delikatnie zrysowanej. Panel zmatowiłem, poliwęglan zmatowiłem, odtuściłem wszystko benzynką ekstrakcyjną, zarówno panel jak i podkład z poliwęglanu, no i naniosłem klej ten, o którym mówiłem, Sika Flex 521 UV. I jak zauważyliście pewnie, nie naniosłem go wszędzie i nie rozsmarowałem go, dlatego że sądzę, że powłoka cała z kleju utrudniałaby odprowadzanie ciepła przez podkładkę i by nie miało to w ogóle sensu. Dlatego dałem tylko po obrzeżu i dwa dodatkowe paski wzdłuż, co też ułatwi w razie awarii panela odklejenie go, odcięcie go od podkładki. I teraz przyklejam panel do podkładki, a później razem panel z podkładką do przyczepy. Dach wstępnie umyty. Woda z płynem, zimna, szorstka gąbka i szczoteczka, bez żadnych filozofii. Teraz po umyciu, również na mokro, zwilżając powierzchnię, matowię go papierem 600. Jak macie jakiś inny, drobniejszy jeszcze bardziej, to też nie będzie źle. Chodzi o to, żeby tylko zmatowić powierzchnię, żeby lepiej do niej przylegał klej. Po zmatowieniu tego dachu papierem na mokro, benzynka ekstrakcyjna, żeby odtuścić to wszystko ładnie. No i panel przyklejony. Poprzyciskałem go, najpierw położyłem deski, później koło dwie bańki i taką torbę z narzędziami, żeby ładnie wszędzie podociskało mi. Zostało przelotka do przyklejenia i tutaj będzie od góry wszystko w temacie. Jedna uwaga, nie dawajcie za blisko brzegu kleju, bo wychodząc pozatyka wam te kanaliki. I nigdzie, nigdzie to wychodził i musiałem go śrubokrętem je udrożnić. Także troszkę dalej, jakiś, ja wiem, centymetr zostawcie zawsze tutaj, z 1,5 centymetra, 2, żeby ten klej po dociśnięciu panela nie wyszedł za bardzo i tutaj nie zapchał tych kanalików, które mają te ciepło spod panela odprowadzać. Zostało mi tylko założyć tą, a pomalować sufit, przepraszam, jeszcze dokończyć, założyć sufitową lampkę i temat zakończony. Tutaj dalej przewody puściłem tak, też ich nie widać, jak zamknięte szafki. Tutaj tą listwą w dół, one wychodzą tam u góry, tą listą idą w dół i tą listą idą w bok. Tutaj kawałeczek tylko widać przewodu, bo tutaj dałem sobie włącznik, żeby wyłącznik, przepraszam, panela, odcięcie, żeby za każdym razem nie ściągać tapicerki łóżka i nie musieć tutaj sięgać, żeby go rozłączyć. A dlatego chcę mieć go pod ręką, bo mam ładowanie z auta przez kostkę 13 pin i nie chcę tego ładowania dublować. Czyli jak jadę, to sobie rozłączam, tym przyciskiem wyskakuje, to jest od razu z bezpiecznikiem wyłącznik,
i jadę sobie i mi ładuję z auta, tak? I nie dubluję tego ładowania z solara podczas jazdy. A jak staję, załączam i mam ładowanie z solara. Tutaj obok jest dodatkowy panel sterujący i wyświetlacz podświetlany, który pokazuje te same wartości, co akurat ten regulator, który ja wybrałem, EPWR-a. On nie musi być, to jest tylko dodatek, jeżeli na wierzchu chcecie mieć tylko to, a nie cały regulator. Regulator mam tutaj pod łóżkiem, zamontowany na podłodze, na dodatkowo deseczkach, żeby miał od spodu jeszcze fajną wentylację. No, jakaś tutaj jeszcze gumeczka się znalazła. No i co? I tak tutaj te wszystkie sobie przewody pospinałem. Dodatkowo mam tutaj wyłącznik też z bezpiecznikiem lodówki kompresorowej. Taka lodóweczka od ABM, od Marcina. Polecam lodóweczkę. Jest o niej inny filmik. Jest teraz załączona, tak? Rozłączam. A to jest wyłącznik prądu do całej instalacji przyczepy od akumulatora, czyli do energobloka. No i tyle. Koniec montażu panela. Składam wszystko i mogę skorzystać z darmowego prądu. Pozdrawiam.